Tarnogórskim Muzeum od 4 września można spojrzeć prosto w oczy jednemu z najważniejszych magnatów przemysłowych w historii Górnego Śląska. W rodzinne strony powrócił książę Guido Henkel von Donnersmarck, a dokładnie jego portret, który został zakupiony przez muzeum na aukcji warszawskiego domu aukcyjnego Deza Unicum. Emocje wielkie, dlatego że udało nam się obraz kupić 7 marca tegoż roku. Wydawało się, że po serwisie Karnala nie będziemy mieli szybko tak spektakularnego wydarzenia. Franz von Lenbach, autor dzieła, był artystą, który uwiecznił wiele wybitnych postaci. Na odsłonięcie obrazu przybyli również zacni goście. Zaproszenie przyjął książę Guidotto Henkel von Donnersmarck, prawnuk sportretowanego, który, jak się później okazało, również brał udział w licytacji obrazu. Na uroczystości odsłonięcia przybył wraz ze swoim kuzynem, księciem Georgiem Dietrichem von Schneich-Karolat. W duchu zapytałem mojego pradziadka z obrazu, gdzie wolałby być, w Bawarii czy na Górnym Śląsku. Jego odpowiedź byłaby, że na Górnym Śląsku, więc właściwie jestem szczęśliwy, że będzie on tutaj prezentowany w muzeum. Guidotto opuścił Górny Śląsk wraz z rodziną w 1944 roku, mając zaledwie 4 lata. Od wielu lat często przyjeżdża w rodzinne strony. Od 2007 roku jest honorowym obywatelem Tarnowskich Gór. Przy okazji tegorocznej wizyty odwiedził nie tylko Tarnowskie Góry, ale również Świerklaniec, gdzie zwiedził Pałac Kawalera oraz kościół i mauzoleum. Zachowane świadectwa dawnej potęgi i fortuny rodu. Guido Henkel von Donnersmarck znany jest nie tylko z inwestycji w rozwój przemysłu górnośląskiego, ale też ze swoich imponujących rezydencji. Miał swoje pałace w Paryżu, w Berlinie, natomiast tutaj na Górnym Śląsku w okolicy Tarnowskich Gór wzniósł mały Wersal w Świerklańcu, swoją główną rezydencję, ale też malowniczy pałac w Reptach. No i to właśnie z Rept najpewniej prezentowany obraz pochodzi. Niestety historia okazała się mało łaskawa dla tych obiektów. Na szczęście co jakiś czas na światło dzienne wychodzą elementy ich wyposażenia, tak jak omawiany portret. Obraz można oglądać w muzeum do końca roku. Wystawie towarzyszą liczne wykłady, spotkania, tematyczne spacery, a także pokaz filmu o górnośląskiej szlachcie. W 2020 roku portret nie zniknie, trafi na stałą ekspozycję.